Cześć i siema, Tomek z tej strony. Dzisiaj zanurkuję w jeziorze, które ma naprawdę fajną i czystą wodę, rzadko spotykaną. Jest też tutaj plaża i pomosty wędkarskie, więc liczę na jakieś skarby. Dobra, szykujemy się, bo nie mogę się już doczekać. A teraz najgorsza część, czyli ubieranie się. Wy to widzieliście w przyspieszeniu, a mi to zajęło 22 minuty. I teraz jeszcze muszę dojść do plaży. Jakieś krysze wędkarskie.
Dalej to garacha z tyką zbrodnie. A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy kopią się na plażach nad jeziorami oraz dla poszukiwaczy skarbów w wodzie. Większość plaż w Polsce jest usypana sztucznie. Stoję teraz w wodzie, a tam krok dalej jest spadek, przepaść na 5 metrów. Pokażę wam. Jest wszystko w drodze i w drodze. Dwa metry. Tutaj jest jeszcze tu, a tutaj nasz tył. I dlatego na większości z nas wolski nie da się szukać, jak miocze otalą. I widzicie, co się dzieje, jak zaczyna szukać? Jasne, jaki głęboki jest ten ołów. Mogę wskazać ręką na szybę. Jaka wspaniała miejsca. Wskazać to się zmieniło, ale zajęło to. Pozwólcie! A właśnie tutaj jest jeszcze całe miejsce. Znaleźć się na to. Kto wie, co to jest? Thank you.
Ok, pokażę Wam teraz wszystko, co dzisiaj z wody wyciągnąłem, co znalazłem. Zaczniemy może od tej lewej strony. Mamy tutaj gadżety, akcesoria i rzeczy wędkarskie. Tutaj są przynęty, koszyczki, drabinki. Z ciekawszych rzeczy to ta przynęta jest plastikowa, ta mała również. Policzmy może szybko te przynęty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden, dwa, dwadzieścia, trzy, dwadzieścia, cztery, dwadzieścia, pięć przynęt wędkarskich. Tutaj mam podpórki wędkarskie. Raz, dwa, to jest jakiś kijek. To chyba też jest podpórka. Trzy i cztery. Mam też trzy wędki. Nigdy do tej pory nie znalazłem wędki, a na tym nurkowaniu aż trzy. Ale jestem szczęśliwy, bo kolejna rzecz odhaczona. Ta wędka jest dosyć w słabym stanie. Jak widzicie, tutaj jest mocno już zajechana. Tutaj pordzewiała. Chyba nie nadaje się do użytku. Przeczytajmy. Quick AT220. Wędkarze, macie teraz dzisiaj na tym odcinku pole do podpisu. Napiszcie mi, co to za wędka i czy jest to jakiś dobry sprzęt, czy jednak raczej budżetowy. Kolejna wędka. Ta też jest pordzewiała. O, jest dosyć zniszczona. Jackson. Więcej opisów tutaj żadnych na tej wędce nie widzę. O, coś tutaj jest. Czekajcie, patrzcie. Vertus CT 100RD prawdopodobnie. No i chyba wędka w najlepszym stanie. Musiała leżeć bardzo krótko. Zobaczcie, jaka ładna nawet. Ryobi Arctica 2000. Najdłuższa. Tutaj jest chyba nazwa wędki samej. Fuji. A tutaj mamy LX Sapphire Fast Light Spin 280. Tutaj jest nawet carbon. No wygląda fajnie. Mikado. Cokolwiek to znaczy. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest coś fajnego, czy nie. Jest wciąż na niej żyłka z ołowianym ciężarkiem. To jest chyba fajne znalezisko. Dwie z tych wędek leżały bezpośrednio pod pomostami, a trzecia na otwartej wodzie musiała wypaść z łódki. Tutaj są okulary, maski i okulary do pływania. Cała masa tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście par okularów, maski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem masek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, chyba czternaście par
tych okularów pływackich. Czy coś jest tutaj fajnego? Zobaczcie, jakie zajechańce. Te są całkiem ładne. No, ciekawe, czy markowe. Tak samo te Lexo, niezbyt zniszczone, jakieś chyba sportowe. Idziemy teraz dalej. Tutaj mamy tak zwany miszmasz różnego rodzaju znaleziska. Resorak, słuchawka Bluetooth, dwie piłeczki, taka fajna w aluminiowej obudowie latarka, ale niestety nie działa. I trzy karty. Kartę do bankomatu, kartę dużej rodziny i legitymację emeryta, rencisty. Z drugiej strony są dane pewnego pana, więc postaram się oddać je, znaleźć go. Jeżeli mi się nie uda, to może będę musiał poprosić Was o pomoc. Ale jeżeli mam imię i nazwisko, to raczej znajdę go poprzez Facebooka. Jakaś zabawka, kluczyk, kilka gumek do włosów, miarka. To jest zabawka do nurkowania. Łyżka, to nie wiem co to jest, ale jest wykonane ze stali nierdzewnej. Wygląda trochę jak jakiś, kurczę, uchwyt pod prysznic albo coś takiego. Jak myślicie? Dziwne znalezisko. Trzy śrubokręty. Ten chyba jest najlepszy. Postaram się je doczyścić. Tutaj są e-papierosy. Kurczę, znajduję tego coraz więcej, nie podoba mi się to bardzo. Tutaj, jeżeli dobrze myślę, to jest to wyciągaczka do haczyków, żeby wyciągnąć rybie z pyska haczyk. Dajcie znać, czy mam rację. Jeżeli tak, to przyda mi się taki gadżet. Może zacznę zabierać to pod wodę. Cztery noże. Ten nóż jest wędkarski, ale zajechany. Zobaczcie. Spróbuję go otworzyć. Firma Moraknil. Dajcie znać, co o tym myślicie. Te noże wyglądają już bardziej jako tak zwykłe. Tutaj mamy nóż z Juli. Jakiegoś rodzaju linka stalowa. Może coś do łódki albo do pomostu. Nie wiem. Nożyczki raz, nożyczki dwa. I tutaj takie zajechane, zardzewiałe, to są chyba nożyczki wędkarskie do żyłek. Gumka do spinania. No i tutaj już mamy śmieci. Szklane butelki i plastiki, to co najgorsze. Zawsze staram się trochę tego powyciągać. Tutaj mamy dwie pełne siaty samych śmieci. No i to są wszystkie znaleziska z dzisiejszego nurkowania. W wodzie byłem prawie 5 godzin, zużyłem dwie butle powietrza. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!